Cześć Monika. Cześć Widzimy się Ewa. dzisiaj. Widzimy się dzisiaj po 10 miesiącach po Twojej pierwszej sesji, która była sesją z telepatą, z osobą wspierającą. I chciałam zapytać, czy masz może jakieś przemyślenia, co tam się wydarzyło po sesji, coś się zadziało, coś się zmieniło, czy się nic nie zmieniło, bo przecież i tak może być. Ojej, po sesji to się wręcz dopiero zaczęło, bardzo dużo się zaczęło dziać, ale też może dlatego tak o tym mówię, że się zaczęło dziać, bo po prostu bardziej byłam wyczulona na pewne kwestie i bardziej świadoma chyba pewnych zależności i zbiegów okoliczności, które się gdzieś tam zaczęły pojawiać. Właśnie zaczęłam je kojarzyć z tymi wydarzeniami, które miały miejsce na sesji i tym, no, to było takie trochę zaskakujące, ale już jak wiedziałam, co jest na rzeczy, przyjmowałam to z większym spokojem. I wiedziałam, jak sobie z tym poradzić. Emocjonalnie byłam do tego chyba trochę lepiej przygotowana niż wcześniej. Czyli możesz powiedzieć, że ta sesja tak ogólnie co ci dała? Trochę inny ogląd rzeczywistości? Ojej, dużo mi dała ta sesja, dlatego że przede wszystkim świadomie zaczęłam podchodzić do tego wszystkiego, co się dookoła mnie dzieje. Z większym takim dystansem potrafiłam sobie radzić z sytuacjami bardzo mocno takimi emocjonalnymi dla mnie. No, nagle byłam w centrum jakichś dziwnych wydarzeń, nie wiedziałam skąd, dlaczego i po co. Potem już po tej sesji no, wiedziałam, że pewne kwestie mogę sobie po prostu zbagatelizować, bo nie jest to jakoś ważne, tak? Nie czuję, żeby to było ważne. Z kolei na niektóre kwestie zaczęłam też patrzeć taką większą świadomością i tak jakby zaczęłam wyłapywać jakieś takie niezgodności, które ciężko mi było w życiu zaakceptować. No, ja nie ukrywam, że na tą sesję, jak w ogóle decydowałam się, podchodziłam do niej też taką trochę nieufnością. Wiedziałam, że dużo się dzieje wokół mnie. Wiedziałam, że mam dużą moc sprawczą. Wiedziałam, że siłą myśli jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo osiągnąć. Czasem miałam wrażenie, że musiałam się bardzo pilnować z myślami, żeby sobie czegoś nie wiem, nie wypowiedzieć, Nie żeby to się nie popsuć. zepsuło. Tak, ale tak nawet taki trochę no, infantylny sposób, tak? Jak po prostu czasem coś tak chlapnęłam językiem, a potem się okazało, że no, to prawda. I to było, to aż chwila mi przerażało, ale to było też, dawało mi poczucie takiego spokoju, że no, w wielu rzeczach to wiedziałam, że jest różnych opresji, to i tak spokojnie wyjdę, więc po co się mam martwić na zapas, po prostu wiem, że będzie dobrze i tyle, albo po prostu wiedziałam, nawet czasem nie musiałam pytać nikogo niektóre kwestie, po prostu powiedziałam, tak? No i to było takie to jest niesamowite, kiedy się zdaje sprawę z tego, że ma się taką super moc. To jest posiadanie takiej super intuicji, to jest naprawdę świetna sprawa. Ja się bałam, że ja to stracę. Tak mówiąc wprost. Bałam się, że ta moja intuicja to jest nie tylko intuicja, ale może też są jakieś inne kwestie, które za tym stoją. Nie wiem jakie, tak? No, nie ukrywam, że też bałam się, że jeżeli tam coś za tym stoi, to żeby to nie było coś przerażającego. Ale co masz na myśli? Masz na myśli jakiegoś rodzaju Jakieś istoty, takie, byty? dokładnie tak, jakieś takie ciemne energie może, które no, są w stanie w jakiś sposób mną kierować, że tak do końca no, nie mam takiego stanu władzy nad sobą, że pewne rzeczy gdzieś się tam trochę toczą poza mną. Ja jestem trochę jak taka marionetka w tym całym cyrku, który się tutaj dzieje. Bo to do tego można było nawet chwilami porównać. Te sytuacje były czasem tak absurdalne, tak niedorzeczne, tak w ogóle trudne, statystycznie rzecz ujmując, że to rodziło takie wątpliwości, czy na pewno wszystko jest okej ze mną. Tak, miałam takie czasem pytania samo do siebie, czy na pewno wszystko jest ze mną w porządku i Ale w możesz ogóle. jakiego, a Moniko, możesz jakiś przykład podać, bo to będzie łatwiej Oczywiście. nam zrozumieć. Mnóstwo przypadków, takiej przypadkowości w życiu, nie wiem, spotykanie osób w ogóle gdzieś na jakimś drugim końcu świata, z którymi w jakiś sposób jestem gdzieś tam złączona, albo no nie wiem, stawianie na mojej drodze osób, które bardzo coś konkretnego musiały mi wnieść, albo
sytuacji, kiedy ktoś nie musi mi o czymś mówić, a ja po prostu wiem, że tak jest, tak? I potem tak jakby nie muszę o coś pytać, nie muszę zadawać trudnych pytań, bo generalnie ja to już wiem. I ja nie wiem, skąd ja to wiem, ale ja to wiem. I potem jak się dochodzi do jakiejś takiej rozmowy czy takiej weryfikacji pewnych rzeczy, okazuje się, że ja nie miałam prawa o pewnych kwestiach wiedzieć, ale ja to wiedziałam. I to po prostu to było dla mnie tak oczywiste, że w wielu sytuacjach to powodowało to pewne niezręczności. Bo kiedy ktoś mówi mi o czymś pierwszy raz, ja tak jakby drążyłam temat i zadawałam bardzo trudne pytania, tak jakbym znała sytuację gdzieś w ogóle jeszcze taką, której w ogóle nie miałam zielonego pojęcia, więc... No ale to też były takie bardzo prozaiczne kwestie, wieku mówiąc wprost, zdarzało mi się tak, że miałam taką totalną niechęć do zrobienia czegoś, ale to tak na maksa, że to w ogóle, przez cały dzień potrafiłam po prostu próbować coś zrobić, no i nie szłam, więc stwierdziłam, że dobrze, skoro to spotkanie z klientem to mam jutro czy pojutrze, nic, posiedzę, popracuję wieczorem, przygotuję tą prezentację czy coś, albo to rano wstanę, przygotuję się. Na ostatnią chwilę. Tak, trochę na ostatnią chwilę, generalnie wszystko miałam gdzieś w głowie poukładane, tylko że po prostu taka totalnie wdzierała mi się niechęć do działania. No i się okazywało, że w zasadzie to dobrze, że się nie narobiłam, bo spotkanie zostało odwołane, albo w ogóle zupełnie zmienił się koncept u klienta i trzeba wszystko robić zupełnie w inną stronę, więc takich sytuacji naprawdę miałam bardzo dużo. I rozumiem, że to są te rzeczy, które tak jakby ułatwiały ci życie bardzo. I bałaś się, że je stracisz, tak? Tak, po sesji. Bałam się, że nagle moja intuicja się gdzieś tutaj rozproszy strasznie i będzie mi tego po prostu brakowało, tak? Że takiej codzienności, bo ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że może tak pozytywnie nastawieni ludzie żyje im się prościej, czy to jest kwestia pewnego zaślepienia. Ja czasem nawet nie potrafiłam tego zdefiniować, czy to jest po prostu taki nonszalancki optymizm, czy to jest zaślepienie i tak jakby trochę oszukiwanie samego siebie, że nie wiem, nie dostrzegam pewnych rzeczy, nie dostrzegam pewnych zagrożeń, ale po prostu tak mi się łatwo dzięki temu żyło. I bałam się, że wrócę z jakiejś szarej rzeczywistości, z problemami dnia codziennego, z takim poczuciem, że nie wiem, co będzie jutro i będzie mnie to jakoś stresować. I to tak jakby, to była chyba taka największa moja obawa, taka, że jednak stracę ten swój super power w postaci takiej na wysokim poziomie intuicji. I co się zmieniło? Straciłaś? Nie, wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie. I to było chyba najpiękniejsze w tym wszystkim. Ale nastąpiły też takie zmiany, o których zupełnie nie miałam pojęcia w ogóle, jak je interpretować. Już tak jakby przed samą sesją, i to też był jeden z powodów, dla którego się tą sesję zdecydowałam, zaczęły się w moim życiu pojawiać osoby znikąd. Znikąd, i to często były osoby z jakimiś problemami, które miałam wrażenie, że w jakiś sposób znajdują mnie, żeby pomóc im te problemy rozwiązać. Także to było takie bardzo zaskakujące, bo to były naprawdę osoby, które nawet nie jestem w stanie powiedzieć, skąd ci ludzie się pojawiali w moim życiu. No, serią jakichś dziwnych przypadków. Wysłuchiwałam ich na tyle, ile mogłam, starałam się pomóc na tyle, ile mogłam, ale tak jakby nie miałam na tyle silnej woli w tym wszystkim, żeby to odciąć, żeby tak jakby nie żyć. Znaczy ja bardzo empatycznie w ogóle podchodzę do wszystkiego i do ludzi przede wszystkim. Więc w pewnym momencie zaczęło mnie to męczyć, po prostu męczyć. Ja traciłam swoją energię na tych ludzi. Tak jak już wcześniej... A to były bardziej kobiety czy mężczyźni? Głównie mężczyźni. To było takie zaskakujące. Ja generalnie jakoś nie mam takiej potrzeby bycia za wszelką cenę z kimś. Raczej uważam, że miłość to wolność. Ale jakoś też nigdy nie mogę powiedzieć, żebym narzekała na jakąś brak adoracji z męskiej strony, wręcz odwrotnie. No ale to już po prostu przychodziło ludzkie pojęcie. Ja już po prostu naprawdę miałam tego serdecznie dosyć, skąd ci ludzie się pojawiali w moim życiu i czego ode mnie chcą. To było
było trudne, tak? Tak, Takie. tak, tak. A ja mogę przytoczyć, czego to Jasne. dotyczyło w czasie sesji, tak? Bo to z tego, co pamiętam, było powiązane z tym, że byłaś w tej sferze energetycznej, miałaś pewnego rodzaju urządzenia, które jakby były takimi nadajnikami, które ściągały tych ludzi do ciebie, i ci ludzie później tak jakby byli wykorzystywani przez to, że pojawiali się w tym swoim polu energetycznym, w zasięgu działania tych urządzeń. Oni byli przechwytywani potem przez tych właścicieli tych urządzeń, tak? Z tego, co pamiętam. Tak, to dokładnie tak było. Bardzo dobrze to określiłaś. No i rzeczywiście, tak jakby takie sytuacje miały miejsce w rzeczywistości. Ja chyba nie wiem, czy pamiętasz, opowiadałam ci o takiej sytuacji, kiedy chyba kilka dni po sesji zadzwoniłam do ciebie i pytam się: Ewa, nie wiem, co się dzieje. Ludzie do mnie piszą, nie wiem, znają mój numer telefonu, znają Tak, mnie tak. imienia. Ja nie wiem, kto to w ogóle jest. Ten numer telefonu to jest albo w miarę nowy numer, albo taki, z którym na pewno się nie dzieliłam, bo mam dwa numery. No i ci ludzie zadawali mi serię dziwnych pytań, na przykład skąd oni mają mnie w swojej książce telefonicznej, tak? I to było takie zaskakujące, bo ja nie wiem, kto to w ogóle do mnie mówi, kto to do mnie dzwoni, kto to w ogóle jest. Czy ja pamiętam dobrze też, że jacyś tacy się pojawiali, którzy od razu z oświadczynami? To tego nie przytaczam, ale tak jakby takie Ale to sytuacje są są. istotne szczegóły, bo myślę, że osoby, które będą nas słuchać, no, łatwiej będzie im zrozumieć, tak, jaka to była skala, intensywności. Skala intensywności i skala absurdu A wręcz. skala absurdu, Tak, tak. no to jest Pamiętam, takie pamiętam te właśnie trochę nasze. cyrk taki, a ja taka nie wiem, czy ja tam jestem taką marionetką, czy w ogóle kim ja tam jestem. To rzeczywiście to była tego typu skala, tak? To byli ludzie, którzy pojawiali się w moim życiu, albo w ogóle jakimś zbiegiem okoliczności, że się nazywali w taki, a nie inny sposób, gdzie ja rzeczywiście miałam kogoś ze znajomych o tym imieniu i nazwisku, a potem na przykład okazało się, że to jest tylko zwykłe określenie, to jest zupełnie inna osoba. A jak To tak. wiemy, zbiegi okoliczności nie istnieją. Tak, także no, w perspektywie ostatnich kilku miesięcy miałam, no nie przesadzam, ale może chyba ze 4 czy z 5 propozycji małżeństwa, jakichś takich historii, oświadczeń i w ogóle, że się sobie ktoś beze mnie nie wyobraża, no No tak, to no nie tak. tak. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy na ten temat, bo byłyśmy w kontakcie po sesji. To zwykle się tak dzieje, bo przestrzeń weryfikuje, na ile ty jesteś mocna w tym swoim postanowieniu, że chcesz zmiany, tak? Że jesteś Tak, no gotowa. ja do tej pory w ogóle też tych ludzi, nawet jeszcze przed sesją, no je bardzo szybko odcinałam, tylko tak jakby samo to odcinanie było dla mnie trudne, bo no, te osoby nie wiem, potrafiły się do tego stopnia trzymać kurczowo mnie, że nie wiem, wpędzać mnie w poczucie winy za jakieś ich działania albo za jakieś, nie wiem, moje zaniechania. Także ja absolutnie nie chciałam brać na siebie takiej odpowiedzialności za to, co się dzieje w ich życiu, a do tego się zaczęło sprowadzać, więc to było dla mnie bardzo trudne. No, I to rozumiem, niesamowite. i to rozumiem, po jakimś czasie się uspokoiło, tak? Tak, ja po prostu już świadoma tego, z czego to wynika, że tak po prostu może się dziać. I to nie jest tak, że ja mam, nie wiem, jakiś dług karmiczny wobec kogoś i muszę komuś pomóc. Bo to jest takie No tak, bo pomaganie takie. po sobie mi jest takie bardzo naturalne. No Tak, to jest tak. No taka. zdarzają się też takie sytuacje, tak. Tak. Znaczy pamiętasz, to jest jakby też w drugą, przy drugiej naszej sesji też do ciebie przyszłam z takim tematem, kim jest ta osoba i w ogóle kto tutaj komu w życiu jest potrzebny i dlaczego. Ale tak jakby to na razie zostawmy. Tak, do tematu tej drugiej sesji, którą miałaś 3 miesiące temu, przejdziemy na koniec, tak, troszkę porozmawiamy na ten temat. Ale to były tego typu sytuacje właśnie, które mnie stawiały w bardzo w takim niezręcznym, emocjonalnym punkcie. No po prostu czułam się z tym źle, tak? Czułam się, że ja po prostu muszę komuś pomóc, no bo nie umiem kogoś zostawić bez pomocy. No rozumiem, Taki. ale ta skala absurdu i intensywności cię nie budziła Bardzo, znaczy budziło mnie bardzo i tak jakby wątpliwości, tak powiem. ja się odcinałam od tych ludzi,
najszybciej jak potrafiłam, tylko że wcześniej zajmowało mi to trochę więcej czasu. A po sesji ja potrafiłam taką osobę po prostu nawet do tego stopnia, że nie wiedziałam, kto to jest, kim jest, ale wiedziałam, że coś się dzieje nie tak, że jest jakieś nieprawidłowości. Ja potrafiłam kogoś po prostu totalnie zlikwidować swojego życia bez słuchania jego historii dalej. Do tej pory zdarzają się jakieś takie sytuacje, ale ja już nie mogę sobie z tym radzić. Ja po prostu już jestem świadoma tego, że no to jest jakieś tam pokłosie czegoś, więc odcinam, odcinam, odcinam.